girl. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, they're strapped. Siemano, pokażę wam dzisiaj jak założyć koła od Benego na RC Bandito. Specjalnie do tego używam Elegy Retro, bo tam już są koła. Ale oprócz kół przenosi także nam się tablica rejestracyjna, gdzie to jest dobry sposób, zwłaszcza dla tych, którzy mają je zablokowane. Mogą swoje tablice iFruta przenieść sobie na któreś auto z areny i jak wyjdzie jakieś takie kopiowanie jak teraz to było na tablicach iFruta, będą sobie mogli spokojnie kopiować. Tu zakładamy sobie koła, jakie tam tylko chcemy. Specjalnie na początku pokazałem dwa razy o co chodzi. Raz w zwolnionym tempie, bo tu z chwilą, gdy zrobi nam się czarny ekran, trzeba dać strzałkę w prawo. Czyli tak, tu mam takie koła, tu mam takie, podchodzę do RC Bandito, wybieram jedną z tych zaznaczonych, modowanych akcji, klikam potwierdź i jak najpóźniej tu muszę dać strzałkę w prawo. W sumie praktycznie równo z czarnym ekranem. No tu trzeba to trafić, nie że od razu potwierdzam rozegranie akcji, od razu daje strzałkę w prawo. Nie, nie, nie. Wtedy to się na 100% nie uda. Trzeba to zrobić jak najpóźniej. Tu już nie zdążyłem w ogóle. Zrobiłem to za późno. Nawet nie było tego dźwięku. Można wsiadać z powrotem do tego Elegy, dać strzałkę w prawo, żeby zmodyfikować, wysiąść, podejść do tego Bandito i znowu. No tu się trochę męczyłem, no tu trzeba trafić. Tak jak mówię, no jak najpóźniej, no maksymalnie to jest, chcę policzyć. Raz, dwa i w prawo. No szybciej znaczy się policzy, no raz, dwa, w prawo. No trzeba jak najpóźniej, ale zanim się zrobi zupełnie czarny ekran, bo wtedy strzałki w prawo już nie damy. Teraz będę chwilę cicho, żeby było słychać właśnie, w którym momencie daję ja tą strzałkę w prawo. O, teraz jeszcze false start i następna próba już się uda. Teraz wiem, że trafiłem praktycznie jak z chwilą, gdy na dole mi znikło ładowanie. Czy to jak kliknąłem, ono znika, no praktycznie zrobił się zupełnie czarny cały ekran, no to trafiłem. Tu koła się przeniosły, wystarczy teraz w tym aucie zmienić cokolwiek. Nie ma sensu tam modyfikować go na full, bo to zaś jak się będzie przekładało te koła na inny pojazd, to i tak czy tamten pojazd będzie od nowa poniekąd tuningować. Tam pokazywałem specjalnie na Elegy czyste, puste tablice, zero numerów. Wezmę inny pojazd i zobaczycie, że te tablice i te koła się przenoszą. Także no, tak jak mówiłem na początku, warto sobie
przenieść z jakiegoś innego pojazdu tablicę na te auta, które teraz najlepiej się sprzedaje, a zwłaszcza ci, którzy mają je zablokowane, bo już tam mają limit sprzedaży i nie mogą już swoich tablic założyć. Jak mają tam 6 aut, no to jeszcze mogą założyć i spokojnie sobie kopiować. No jak już ktoś się wjebał do jednego auta, no to tego tam nie ratuje. Tu mam GTA 5. Wysiadam. Podchodzę do RC Bandito, daję tylko strzałkę w prawo, opuść warsztat, wchodzę tutaj. Zaznaczam tą akcję, chcę ją odpalić i spamuję w lewo. Spamuję cały czas w lewo i potwierdzam, że chcę ją odpalić i nadal spamuję. Ten komunikat potwierdzam, po powrocie jest już przeniesione. Są koła i jak widać jest pusta tablica. Warto z tego korzystać, bo to nie wiadomo do kiedy będzie działało. Looking cool. Sweet. Okay, later.